Mamy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszyli w trasę programową po Polsce. Na naszym terenie pierwsze spotkanie z wyborcami odbyło się w Bogatyni z udziałem Marzeny Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W rolę prowadzącego wcielił się burmistrz Wojciech Dobrołowicz. To dzisiaj w Bogatyni rozpoczynamy pisanie programu, programu na przyszłość, programu dla Prawa i Sprawiedliwości, programu dla narodu, programu dla Polski, bo przyszłość to Polska! O tym, że trzeba napisać wspólnie program, jesteśmy przekonani, bo wtedy nam się udało napisać dobry program dla Polski. To był dobry program dla Polski. Ja przypomnę, bo dzisiaj nasze spotkanie będzie się składało z dwóch części. Przypomnę i zdam przed Państwem sprawozdanie, takie krótkie, co nam się udało zrobić, z czym mieliśmy problem i zapytam się Państwa, co dalej, na jakie sprawy zwracacie uwagę. O czym chcecie mi powiedzieć? Nad czym powinniśmy pracować? Minister wspomniała także o zwiększeniu subwencji oświatowej, wprowadzeniu opieki psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, czy planowanym uruchomieniu branżowych centrów umiejętności. W trakcie spotkania minister Marzena Machałek mówiła o trudnościach, z którymi przyszło się zmierzyć w ostatnich latach polskiemu rządowi. Był kryzys wojenny, był kryzys pandemiczny, był kryzys na granicy, i jest wojna. My nie zrezygnowaliśmy z żadnego programu, ani z 500+, ani z dobrego startu, ani z podwyższonych wynagrodzenia minimalnego, ani z podwyższonych emerytur. A co najważniejsze, dla emerytów prowadziliśmy 13. i 14. emeryturę i zamierzamy to dalej utrzymać. W trakcie spotkania można było także usłyszeć o tym, czego nie udało się zrobić polskiemu rządowi. Ja zdaję sobie sprawę, że może za mało, jeśli chodzi o mieszkania. Może dałoby się więcej zrobić w służbie zdrowia. Choć tu też chcę Wam powiedzieć parę kwestii, że nakłady są ponad dwukrotnie zwiększone na służbę zdrowia. Że zwiększyliśmy miejsca na studiach, by było więcej lekarzy. Kilkadziesiąt tysięcy lekarzy jest więcej. To jest oczywiście wszystko mało. Padły także pytania od publiczności. Między innymi o cyfrową walutę, transport zbiorowy, szkoły zawodowe, a nawet współpracę polskiego rządu z WHO, czyli Światową Organizacją Zdrowia.